Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Ten filmik ma pokazać i uświadomić wszystkich, którzy zastanawiają się, jak otworzyć efekty Behringera, w sensie, żeby zmienić baterię. Nie jest to takie banalne, jak się wydaje, ponieważ na przykład efekty, załóżmy, Ibaneza, jakie tu mam, mało tutaj przycisk, nam się to otwiera. Jest przycisk, otwiera nam się. Efekty w stylu na przykład, gdzie tu mam jakieś na przykład jojo, to jest tutaj klapka taka, że po prostu sobie odtegowujemy sobie tą klapkę, no i wsadzamy efekt, ewentualnie inny Behringer, na przykład ten efekt, to ma po prostu też klapkę tutaj, też się jej otwiera. Natomiast efekty, takie kostki standardowe Behringera, mają po prostu takie, widzicie, zawias, na który tutaj naciskamy. I tutaj jest takie czarne coś. To jest stanowi. Ma takie czarne coś. I to stanowi zawias. I jednocześnie możliwość daje nam otworzenia tego efektu. No i teraz chodzi o to, żeby mieć jakiś długopis albo ewentualnie jakiś imbus czy coś, czym po prostu wciskamy ten dziubek. Zobaczcie, jak tutaj. I nam to ładnie wyszło. Tutaj mamy na baterię zaczep. No i później z powrotem, żeby to wsadzić, to po prostu musimy zaczepić. I jest ok. Oczywiście można temu zarzucać, że trudno wymienić baterię. Jednak akurat taki sposób Behringer opatentował i taki ma sposób otwierania we wszystkich takich typowych pedalach czy efektach. Dzięki serdeczne za oglądanie. Popatki.